Osierocona dziewczyna. Zła macocha. I dwie okrutne siostry. Oraz nadzieja na lepszy los. Co wydarzy się w tej rodzinie? Czy zagubiony bucik odnajdzie właścicielkę? I co w tej bajce robi mięsny jeż? Przekonacie się już w piątek 20 maja o godzinie 17 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu, a na żywo w ITV Siewierz. Dzień dobry, pani reżyser. Tymczasowa, słyszałam. Tymczasowo, dzień dobry. Pani Magdo, co się tutaj dzieje? Jesteśmy pod wrażeniem, jakieś zamieszanie, pełno dorosłych w Teatrze Siewierskim. O co chodzi? Zamieszanie jest spore, ale już coraz bardziej je opanowujemy. Szykujemy przedstawienie dla naszych dzieciaków, dla wszystkich dzieciaków, które serdecznie zapraszamy. Dziewczyny, wolniej! Trochę. A musi być dużo wolniej. Jak Państwo widzą, cały czas przygotowania w toku. Co to za historia się tutaj odbywa? No właśnie, nie dokończyłam poprzedniego zdania, ale szykujemy bajkę dla naszych dzieciaków. Będzie to Kopciuszek, to już zdradzamy, bo za chwilę pojawią się plakaty. Ale Kopciuszek taki troszeczkę inny niż ten, który znamy z książek. Nowoczesny, z akcentami bardzo współczesnymi, więc rodzicom też się na pewno spodoba. Wszystkich serdecznie zapraszamy w rolach głównych rodzice dzieci przedszkolnych. Od kiedy zaczęliście już te przygotowania? Bo to na pewno nie jest tak, że zadania są zlecone na ostatni miesiąc, tylko pewnie trwa dłużej. Próby zaczęły się z końcem marca, natomiast no, prace nad scenariuszem trwały dużo wcześniej. Scenariusz jest nasz autorski, jednej z babci przedszkolaków. Trzeba było pozyskać sponsorów, bo bez tego też by się pewnie nie udało. Niedługo będą próby w Strojach. No także to kilka miesięcy pracy nas wszystkich, żeby to, mam nadzieję, 20 maja wyglądało pięknie i bajkowo. Stroje skąd? Współpracujemy z wypożyczalnią strojów, która nam tutaj pomaga. Trochę będzie strojów też takich naszych autorskich, więc trochę trzeba będzie się poprzebierać. A w tej bajce wyjątkowo, w odróżnieniu od lat poprzednich, przebierania jest dużo. Jest dużo czarów, bo Kopciuszek zmienia stroje, zmienia się karoca, właśnie nam się ze szczura przemienił woźnica. No także się dzieje trochę. Dekoracje pewnie też ręcznie robione, wszystko wasze? Tak, dekoracje robimy sami, będzie zamek, piec się właśnie tworzy, karoca. No tego teraz jeszcze nie widać, no ale to naprawdę nabiera kształtu, tak żeby 20 maja wszystkie dzieciaki były zadowolone. No i mam nadzieję, że będzie tak jak w ubiegłych latach, że rzeczywiście się uda. Udało nam się wyrwać na chwilę z tych przygotowań Kopciuszka. Chcielibyśmy wypytać, jaka jest nadzieja dla Kopciuszka? Jak się w ogóle żyje w tej rodzinie? No więc jak to znamy już bajkę, Kopciuszkowi jest ciężko. Tak, właśnie. Macocha z siostrami utrudniają życie, ale Kopciuszek wciąż śni i marzy o królewiczu i sen się ziści w końcu. Kopciuszek jest nierobem, a mamusię ma kochaną. Drogie panie, czy jest jakaś szansa na szczęśliwe zakończenie jak w prawdziwych bajkach? No oczywiście, Kopciuszek dalej będzie sprzątać, a Macocha będzie spokojna i szczęśliwa kobieta. Absolutnie nie, nawet wszystkie dzieci wiedzą, jak bajka się kończy. Okazuje się, że wiele zmian, wiele nowych informacji. Jak będzie naprawdę, jak będzie 20 maja, tego się dowiemy. No, dziewczyny świetnie się bawią, pewnie państwo również na widowni będziecie bawić się bardzo dobrze. Dziękuję.